Przygotowania powoli dobiegają końca. W piątek początek spotkania z Jagiellonią. Ponowny pana debiut. Pierwsze pytanie, jak by mógł pan ocenić przygotowania z drużyny Słoni? Tak, ten termin przygotowania był krótki. My byli 5 dni w Uniowie. Tam było więcej biegania. Potem my odjechali do tego, do Turcji. Tam my zagrali 3 sparingi, dwóch takich... Môžu povedať takých dobrých, ten ostatný sparing už závodníci byli takí zmenšení, že už nebylo toho tých síl, ale som zadovolený z toho, co všetko sme tutaj zrobili. Przygotowania to również przegląd kart i przegląd też nowych piłkarzy, którzy przyszli do drużyny. Co może pan o nich powiedzieć? Czy już zaadoptowali się, czy spełniają powoli pana oczekiwania? Tak, wiemy, doszedł Maciej Hibcz, ten přišel, že odjechal s náma do Turcie, tam bylo všechno v pořádku, ty ostatní dvou došli trochu později. No, máme naději, že bude s nima dobře, no, ale ještě potřebuji trochu času, aby do těch družiny tak trochu zapadli. Takže robíme s nima, ať Ambrošovič, tak druhý stoper, takže budeme robit na tak, aby došli do té družiny. Przed nami mecz z Jagiellonią. Kibice czekają na nową odsłonę Brugbetu Termaliki Nieciecza. Co może na ten temat powiedzieć trener? Tak, temat. Będziemy walczyć do ostatniej minuty, tak abyśmy się utrzymali. A mam nadzieję, że w piątek będziemy na wojsku tak grać, abyśmy mieli 3 punkty.